czegoś trzeba to rzucić, więc narysuję domek. Z dachu tego domku nastąpi wyrzut. Narysuję też układ odniesienia, w którym co zadanie rozwiąże. Taki standardowy, zaczynający się tu, zwrócony w prawo i do góry. Oś X i oś Y. No i tu na dole jakaś trawka. I teraz słyszę, Domino podpowiada mi w słuchawce, że jeśli akcja tego zadania dzieje się w Polsce, no to ta trawka tutaj niezupełnie pasuje. Dobry włodarz miasta w Polsce zamiast trawki, a czy broń Boże drzewek, wyleje beton. I ja tak zrobię też, no bo zadanie musi być po polsku jednak. No, od razu lepiej. Tylko oś X trzeba dać wyżej teraz, nie? Narysuję jeszcze wektor prędkości początkowej i trajektorię. Tak może wyglądać wektor prędkości początkowej. Oznaczę sobie go Vx. I trajektoria. Prawa połowa paraboli. Dobra, po sekundzie lotu ma szybkość 20 metrów na sekundę. Po sekundzie lotu x-owa składowa tej szybkości jest Vx, bo pomijamy opór ruchu. Powiedzmy, że w tym miejscu jest po sekundzie. Albo w tym. Do tego dochodzi jeszcze y-owa składowa. Ta y-owa składowa musi być na tyle duża, żeby suma wektorowa Vx i Vy dała wektor, który jest styczny do toru. Bo w każdym ruchu prędkość jest styczna do toru. Spróbuję narysować taki kierunek styczny do toru w tym punkcie. Będzie trochę na oko. No powiedzmy. I teraz pomocniczy prostokąt. OK. No to mogę teraz y-ową składową narysować. I daną. To tutaj. 20 metrów na sekundę. Tak trzeba rozumieć treść tego zadania. Tutaj poza tym, że znam przekątną, znam też Vy. No bo to jest po sekundzie lotu. A wzór na Vy to po prostu GT. Czyli dane. No to teraz Pitagoras tutaj. Potrzebuję Vx, bo dzięki temu będę mógł liczyć zasięg. No i zamiast Vy, GT. No i teraz standardowo. Patrzę, co się dzieje w wzorze x, co się dzieje w poziomie, bo ruch w poziomie jest niezależny od ruchu w pionie. A tutaj się dzieje to, że zwiększa się x w miarę upływu czasu. Zwiększa się o tak. Patrzę, co się dzieje w pionie. Vy już napisałem, ale napiszę jeszcze raz, żeby było w jednym miejscu. No i jeszcze Y. Współrzędna Y-owa będzie się zmniejszać od H do 0. Napiszę to wprost. Y równe 0. I stąd dam radę wyprowadzić wzór na czas. Czas ruchu w pionie, ale zarazem też czas ruchu w poziomie. OK, to teraz łączę to wszystko do kupy. Próbuję obliczyć x końcowe, czyli jaki jest x w chwili, gdy czas wynosi tyle. Vx wezmę stąd. T wezmę stąd. Można to zapisać pod jednym pierwiastkiem, ale nie trzeba. Da się tak w kalkulator wklepać, jak jest. I po wklepaniu kalkulator wypluwa 39,3 metra. Znaczy to jest przybliżenie wyników w metrach z dokładnością do jednego miejsca w przecinku. Dosyć elementarne zadanie, chociaż ta dana jest dosyć nietypowa. Zwróćcie uwagę na to, że nieważne jakie są dane i szukane, sposób rozwiązywania jest zawsze ten sam. Bo to jest to samo zjawisko, to jest ruch złożony, złożenie dwóch ruchów i to się zawsze będzie pojawiać. Więc można sobie to w ciemno wypisywać na dzień dobry. Zadałem to dzisiaj na kursach i większość zrobiła dobrze, ale nie wszystkie pokażę. W sensie, pokażę, jak to można sp***ić. Tutaj dziecko nie czytało treści. Nie? To widać, że nie czytało treści, bo powiedziałem, że po sekundzie ma szybkość 20 metrów na sekundę, a nie, że po sekundzie x-owa składowa szybkości to 20 metrów na sekundę. I wyszły bzydury. No i jeszcze jedno. To też analfabeta. Zrobił dokładnie to samo. Bezczelnie sobie napisał, że Vx wynosi 20 metrów na sekundę. No i też wyszło źle.
Nie wiem jak wam, ale mi przeważnie jest łatwiej rozwiązać zadanie, jeśli przeczytam treść.